audycja popularno-naukowa. O tym, jak ciekawe jest niebo nad Polską, będą teraz przekonywać goście radiowej jedynki, autorzy przewodnika astronomicznego po Polsce. Są z nami Joanna Molenda-Żakowicz z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Paweł Grochowalski, redaktor portalu Urania, Dawid Radziejewski, przewodnik beskidzki z województwa podkarpackiego. Witam serdecznie. Powiedziałam o przewodniku astronomicznym po Polsce i o tym, że szukamy odpowiedzi na pytanie, jak ciekawe jest niebo nad naszym krajem, ale pani Joanna Molenda-Żakowicz przygotowała rozdział o ulicach, szkołach i województwie dolnośląskim, czyli najpierw zaczynamy od ziemi. Tak, mój rozdział dotyczy patronów i patronek naszych słynnych astronomów, którzy zostali upamiętnieni w nazwach ulic, placówek edukacyjnych. To jest kilkaset placówek i jeszcze więcej ulic. Natomiast nie jestem tak bardzo zadowolona, że pamiętamy praktycznie tylko o Koperniku. Czyli Kopernik na pierwszym miejscu? No zdecydowanie. Nikt nawet nie może pomyśleć, żeby mu dorównać. Jeśli chodzi o placówki edukacyjne, z ulicami zresztą jest tak samo. Kto cierpi na zapomnienie? No muszę powiedzieć, że najbardziej cierpią kobiety. Nie pamiętamy o nich, a tymczasem nasze astronomki są znane od wieków i nie tylko można by sobie wyobrażać lokalnie, wręcz przeciwnie. To były kobiety takie jak Maria Kunic czy Elżbieta Heweliusz, żona Heweliusza, również znana jako Elżbieta Kupman, które były znane na całym świecie i prowadziły korespondencję naukową z najbardziej światłymi umysłami tamtych czasów. Myślę, że w miastach, w których te różne osoby mieszkały, organizatorzy o nich pamiętają, ale na pewno taki program radiowy, którego na przykład w tej chwili stajemy się częścią, bardzo może zachęcić choćby do dowiedzenia się, czy w moim mieście, miasteczku, a być może nawet w wiosce, jakiś słynny astronom mieszkał, a może coś odkrył i tam działał. A czego szuka na niebie astronom właśnie o tej porze roku? O tej porze roku to astronom szuka przede wszystkim czystego nieba. Mamy duże zachmurzenie, ale poza tym na niebie zawsze się coś dzieje, a chociażby niesamowite zjawisko, niestety niewidoczne w Polsce, to tranzyt planetoidy przez gwiazdę Betelgezę. Ale na razie można chyba zaproponować wyprawę, podróż do województwa podkarpackiego. Pan Dawid Radziejewski, przewodnik beskidzki. W stanie spoczynku, ponieważ jestem początkującym niepełnosprawnym. Począłem na wózku, aczkolwiek sercem ciągle jestem w górach. Mieszkam również w Bieszczadach na co dzień. Poleca pan podróż o tej porze roku? W Podkarpacie wielu osobom kojarzy się z Bieszczadami dzikimi, z taką krainą dziecięcej Arkadii. Natomiast Podkarpacie jest również, zresztą nie tylko Podkarpacie, bo szerzej ujęta Polska południowo-wschodnia, jest doliną lotniczą. Bardzo mocno się rozwija przemysł lotniczy, kosmiczny w naszych dzikich ostępach południowo-wschodniej Polski i jest to również bardzo technologiczna kraina. Mało kto wie, że u nas na południu jest taki park ciemnego nieba. Wyobraźcie sobie, że mamy nieopodal w Bieszczadach polskie Peneminde, poligon Peneminde. Historia II wojny światowej. Oczywiście. Na wyspie Uznam, miejsce, w którym powstawała tajna broń Hitlera. Pociski V1, V2 i wielkiego zagrożenia już niektóre pociski trafiały na Wyspy Brytyjskie. Oczywiście i u nas był poligon niedaleko Dębicy. Był tam niewielki obóz koncentracyjny. Niemcy korzystali z pracy więźniów, ale jednocześnie to tam tworzyły się podwaliny programu rakietowego. A mało kto wie, warto odwiedzać takie miejsca. Bieszczady niebem żyją, bo mamy też świętą Górę Szybowników, z której przed wojną Wanda Modlibowska biła wielokrotnie rekordy w lotach szybowcowych, a ukoronowaniem tego poza lotami Wandy Modlibowskiej były osiągnięcia Tadeusza Góry, który doleciał szybowcem bezsilnikowym środkiem latającym do Wilna. Blisko 600 kilometrów linii prostej, niespełna, 577,8 dokładnie. Wydarzenie dwudziestolecia międzywojennego i sensacja światowa. Zgadza się, za którą otrzymał medal Lilientala, najwyższe szybownicze odznaczenie. Również w Bezmiechowej, na tej świętej górze szybowników, w tej chwili powstaje obserwatorium astronomiczne, zarządzane przez Politechnikę Rzeszowską wraz z Uniwersytetem Warszawskim. Będziemy obserwować różne zjawiska,
będzie też prowadzona obserwacja obiektów, popularnie się mówi śmieci kosmicznych, które gdzieś tam nam spadają. Czy Bieszczady wobec tego stają się taką Mekką dla miłośników nieba, dla tych, którzy poszukują kosmicznych wrażeń? Dla osób, które na co dzień patrzą w niebo, powiem tyle, w dużych miastach mieszkając, jesteśmy w stanie dostrzec ze względu na zanieczyszczenie powietrza pyłami, zanieczyszczenie przede wszystkim światłem, jesteśmy w stanie dostrzec kilkaset obiektów na niebie. Zazwyczaj obserwując planety naszego Układu Słonecznego przy pierwszej gwiazdce siadamy do stołu wigilijnego, a w Bieszczadach mamy super ciemne niebo i proszę sobie wyobrazić, że można dostrzec gołym okiem ogromny, lśniący pas Drogi Mlecznej, nieuzbrojonym okiem. Jeżeli uzbroimy się w lornetkę, to można dostać oczopląsu. Tych obiektów dostrzegalnych jest około 7 tysięcy. I zapewne pana marzenie, oby tak dalej było, czyli ciemne niebo nad Bieszczadami. Ufam, że tak pozostanie. Z racji tego, że Bieszczady to nie tylko Bieszczady polskie, ogromna, ogromna przestrzeń przyrodnicza, ale to trójstronny rezerwat biosfery Karpaty Wschodnie, bo analogiczny park narodowy mamy po stronie słowackiej. Bardzo mało zaludniony. Tam działalność człowieka jest bardzo monitorowana i taka, powiedzmy, że subtelna, więc jest to ciemna przestrzeń i wraz z przyległymi parkami krajobrazowymi tworzą ogromną przestrzeń. Jeżeli z głową będziemy się oświetlać, to dziedzictwo będziemy mogli cieszyć się nim wszyscy. Z Bieszczad, proszę państwa, przenosimy się teraz na szlak planetariów w Polsce. Czy jest ich dużo w naszym kraju? Paweł Grochowalski. W ostatnim czasie planetaria zaczynają rosnąć jak grzyby po deszczu, ponieważ powstają centra nauki. A jedno z najnowszych planetariów powstało niedawno w Szczecinie, w Centrum Morskim. Wielka kula, sfera, do której wchodzi się do środka i można oglądać wiele tysięcy gwiazd. W zasadzie jest to możliwość wyświetlenia wielu milionów gwiazd na kopule. Człowiek ma wrażenie, że odbywa podróż gdzieś daleko w przestworzach. Tak, tak jest też w Centrum Nauki Kopernik. Jakby leciał statkiem kosmicznym i sobie oglądał kosmos przez okienko. Ta ilość gwiazd jest dla ludzi zaskoczeniem, ponieważ na co dzień tych gwiazd właśnie nie widzimy. To jest problemem właśnie to oświetlenie miast. Ludzie robią wręcz awantury o to, żeby świeciło w mieście, bo jak już zgaśnie światło, na pewno ktoś ukradnie samochód. A jaka jest ta wiedza astronomiczna Polaków? Dla większości ważniejsze są znaki zodiaku niż gwiazdozbiory na niebie. Ale wie pan, astrologia w wieku XV była uznaną nauką na dworze króla Polski i on bardzo liczył się z przepowiedniami astrologów. Tak, tak, nie tylko na dworze króla Polski. Jeżeli mówimy o astrologii, to także Hitler posługiwał się astrologami. Natomiast astrologia została skreślona jako nauka w wieku oświecenia. Dzisiaj na przykład Słońce przechodzi przez 13 znaków zodiaku w ciągu roku, a ludzie dalej posługują się 12 znakami zodiaku i każdy jest w stanie odnaleźć coś, co w horoskopach jest wpisane. Natomiast wracając do planetariów, jest coraz więcej planetariów, bo myślę, że jest ogromna potrzeba tego, żeby oglądać niebo. Planetaria stacjonarne są oczywiście tylko w wybranych miejscach w Polsce, jest około 30. Natomiast dość dużą rolę odgrywają planetaria mobilne. Oglądać, odbyć wycieczkę po niebie, półkulę południową, zobaczyć zupełnie inne gwiazdozbiory, których nie zobaczymy tutaj z Polski. Ludzie są zainteresowani oglądaniem nieba. Między innymi z tego powodu, że na co dzień tego nieba nie widzą. Rzadko kto może sobie pozwolić na to, żeby pojechać w Bieszczady. Natomiast łatwiej wybrać się do planetarium, na przykład tutaj w Toruniu. Za 2 miesiące ma zostać oddane, wyremontowane nowiutkie planetarium. I myślę, że wtedy będzie też dużo osób przychodziło. Zdaje się, że w roku 2021-2022 planetarium odwiedziło prawie 300 tysięcy ludzi. Czyli Polacy lubią podnosić głowę, lubią oglądać niebo. Dziękuję państwu bardzo za tę astronomiczną podróż. Przypomnę, gośćmi programu pierwszego byli Joanna Molenda-Żakowicz z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Paweł Grochowalski z portalu Urania, Dawid Radziejewski, przewodnik beskidzki w spoczynku. Dziękuję bardzo. Eureka. Audycja popularno-naukowa. Jutro, proszę państwa, po 19:30 magazyn Przystanek Historia. Zapraszam. A dziś proszę pozostać z nami, z radiową jedynką. Polecam kolejne audycje programu pierwszego. Dorota Truszczak. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.